Co skłoniło Ciebie dzisiaj, żeby odwiedzić Bochum Camp? Co mnie skłoniło? No już od dłuższego czasu, wiadomo, grałem w Bochum 3 lata i gdzieś tam to był dla mnie bardzo fajny okres i poznałem też Darka Wosza, który dzisiaj gdzieś tutaj jest szefem tego kampu. Mamy dobry kontakt i zaprosił mnie tutaj, żebym przyjechał i gdzieś tam pomógł jeden dzień tutaj w tym Football Schule. Jak oceniasz dzisiejsze zmagania i jakość piłkarską młodych zawodników? No są trzy grupy, najmłodsza, średnia i ta najstarsza. Wydaje mi się, że jest fajny poziom. Oczywiście no, nie można tutaj mówić o jakimś tam super profesjonalizmie, bo dzieciaki zaczynają, ale fajnie, że w tych czasach im się chce. Jasne, to dziękuję i życzę sukcesów. Dziękuję bardzo.